Cześć, szczęść Boże. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego z sekcją medialną nagrywamy znowu kolejny jakiś filmik, coś będziemy wrzucać. Ale cieszę się, że jesteście, bo te filmiki akurat będą mówić o wydarzeniu, które jest mega ważne w naszej diecezji i totalnie wyjątkowe. W roku Stanisława Kostki, który ogłosił nam episkopat, organizujemy w naszej diecezji peregrynację. Zaczyna się ona już jutro, 18 września, we wspomnienie świętego Stanisława Kostki. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego siedzę w kaplicy na Przybyszówce i jeszcze przy relikwiach błogosławionej Karoliny, a nie Stanisława Kostki. Ano dlatego, że Kostka już wyruszył, a my zostaliśmy z Karoliną. Ale przesłanie Kostki jest dalej aktualne i jest we mnie i chciałbym go wam trochę przekazać. W każdym okręgu, jutro zaczyna się peregrynacja w okręgu Biecko-Gorlickim, będziemy się modlić w szczególny sposób o jakiś dar, o coś więcej w naszym życiu. Żebyśmy nie byli takimi ludźmi bez sensu i bez pomysłu na swoje życie, na każdy dzień. I Kostka będzie nam to podpowiadał i będziemy się o to wszystko modlić razem. I generalnie chciałbym, aby w tym tygodniu i kilku dniach następnych, kiedy Stanisław Kostka będzie w swoich relikwiach w okręgu Biecko-Gorlickim, abyśmy się modlili o prawdziwą miłość. Codziennie, razem, wspólnie. O miłość do Boga, do Ojczyzny, tak jak mówi nasze przesłanie KSM-owe, nasze hasło, ale też o miłość do drugiego człowieka. Kostka nie był człowiekiem, nie był świętym, nie był chłopakiem, który dawał za wygraną. On przebaczał. On się cieszył każdym spotkaniem z drugim człowiekiem. Mówił prawdę, która buduje prawdziwe i doskonałe relacje. Także o to prośmy. Bądźmy razem. Razem z Gorlicami. Razem z Bieczem. Módlmy się o miłość. Miłość prawdziwą. Do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka. Jeszcze jedna prośba. Razem z sekcją medialną nie chcemy pozwolić na to, żeby to wydarzenie bardzo ważne rozmyło się w przeszłości i chcemy zrobić taki wielki kolaż z waszych zdjęć razem z świętym Stanisławem Kostką, dokładnie z waszych parafii, z waszych oddziałów. Dlatego róbcie selfie, róbcie zdjęcia grupowe i przesyłajcie na adres mailowy naszej sekcji. Uwaga, muszę sobie przypomnieć. sekcjamedialna.ksm@gmail.com. I jeszcze raz, sekcjamedialna.ksm@gmail.com. Do zobaczenia i czekamy na zdjęcia. Cześć, z Bogiem!